Panie Marszałku, Wysoka Izbo, Panie Pośle, no, z przykrością muszę stwierdzić, że Pan Poseł dysponuje większą wiedzą niż ja. No, ja nie wiem, że jest to wycena zgodna z wyceną złomu, czy że w wyniku tej transakcji ma być dokonane grupowe zwolnienie, czy likwidacja miejsc pracy. No, w naszej opinii prywatyzacja, zmiana właściciela ma na celu obronę istniejącej miejsc pracy. Pamiętajmy o tym, panie pośle, pamiętajmy o tym, że spółka chociażby po pierwszym kwartale generuje stratę na działalności. Pamiętajmy o tym, że jest to spółka, która funkcjonuje na bardzo trudnym rynku, jeżeli chodzi o konkurencyjność i konkurencję również zewnętrzną. I pamiętajmy o tym, że pozostawanie tej spółki w dzisiejszym wymiarze, czyli spółki relatywnie niedużej, naraża tą spółkę na ryzyko porażki wobec konkurencji. Jeżeli chodzi o interesy strony społecznej, jeszcze raz powtarzam, panie pośle, że mimo, że nie ma takiego obowiązku i nigdzie nie jest to wymagane, minister Skarbu Państwa dba o to, żeby interes załogi był zabezpieczony. Jeżeli chodzi o presję, to przypomnę, że pakiet socjalny jest wynegocjowany i podpisany, a umowa sprzedaży nie jest jeszcze parafowana. Więc tutaj ciężko doszukiwać się presji. I zapewniam pana, że gdyby było wystąpienie strony społecznej o jeszcze jakiś czas, minister Skarbu by ją bardzo poważnie przemyślał. Natomiast zakładam, że w interesie strony społecznej jest doprowadzenie do jak najszybszego zawarcia pakietu, tak żeby ta kwestia już nie ciążyła na samej transakcji potencjalnej sprzedaży, bo jeszcze sprzedaży nie ma. Powtarzam jeszcze raz, nie ma jeszcze umowy parwowanej, chociaż przyznaję, że w interesie Skarbu Państwa jest doprowadzenie tego procesu do końcowego sukcesu, czyli do sprzedaży, do zmiany właściciela. Ostateczna wersja umowy przed parafowaniem będzie jeszcze przedmiotem wnikliwej analizy w moim ministerstwie i po tej analizie będziemy mogli podejmować ostateczne decyzje i życzę zarówno panu posłowi, sobie, ale przede wszystkim ludziom, żeby ta transakcja była w interesie pracujących tam dzisiaj ludzi. Dziękuję bardzo.